zdjęcia krainki od pani Wiktorii. Przeszedłem się z aparatem i z tych samych miejsc robiłem zdjęcia teraz, 50 lat po tym, jak ci ludzie, którzy tu mieszkali i wyjechali do Niemiec, wrócili, robili zdjęcia i zostawili to nam jako pamiątkę. Teraz ja chcę zrobić taki kolaż, połączyć zdjęcia, te stare i te współczesne z 50 lat później. Zobaczymy, jak to wygląda. Ja robiłem zdjęcia i czarno-białe, i kolorowe, więc będzie porównanie tego, co było i jest. Mamy zdjęcie z roku 70. Przystanek, dużo ludzi czekających na autobus w kierunku Piły. W tle Karolinka, masarnia, GS i parking. Duży Fiat, Wołga. Musimy dorzucić teraz zdjęcie współczesne. Tak, to jest właśnie ciekawe, teraz więcej drzew jest na rynku i trochę inaczej to wygląda niż wtedy. Drzewa zasłaniają obiekty. Drzewa zasłaniają domy, budynki. Przystanku już nie ma. Całkiem inna sceneria. Ale spróbujemy coś z tym zrobić. Pasowałoby oba czarno-białe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na większym. Brama w tym samym miejscu. Ruch budynku też. Okej.